Marek Plawgo jest z nami przy okazji legendarnego kosmicznego meczu. Porozmawiamy sobie troszeczkę o plażowej odmianie siatkówki. Marku, wiem, że jesteś przyjacielem Plaży Open. Co możesz powiedzieć o cyklu turnieju? Witam serdecznie, więc tak, plaża, rzeczywiście mamy tutaj zimną atmosferę, dość zimną w mroźne dni i marzymy już o tym, żeby wyjść na plażę z najlepszymi siatkarzami w Polsce i z najlepszej siatkarskiej, plażowej siatkarskiej imprezie w Polsce, jaką jest Plaża Open w roku 2017, która będzie witała w 5 miastach. Co ja mogę o tym powiedzieć? Byłem na dwóch już imprezach, w jednej wziąłem nawet czynny udział, grałem, wspaniała zabawa, ale przede wszystkim duże sportowe emocje. Emocje w sporcie, który staje się teraz popularniejszy, a na pewno jest bardzo widowiskowy, więc na pewno zachęcam wszystkich do tego, żeby przyjść, kibicować i popróbować swoich sił na piasku, bo to wspaniała zabawa. Ty miałeś okazję wielokrotnie współzawodniczyć na bieżni, co prawda lekkoatletycznej, a siatkówka plażowa to jest taki sympatyczny sport, no, że to współzawodnictwo jest na boisku, poza boiskiem. To jest taka wielka, fajna rodzina, też to zauważyłeś, będąc podczas Plaży Open? Rzeczywiście bardzo fajna atmosfera jest, bo ci zawodnicy, którzy kończą swoją rywalizację na piasku, oni siadają na trybunach i dopingują swoich kolegów, koleżanek, więc rzeczywiście atmosfera jest jak najbardziej rodzinna, jak najbardziej zachęcająca do tego, żeby przyjść z rodzinami. To nie są trybuny piłkarskie, gdzie nie wiadomo, czy jest bezpiecznie, to są naprawdę bardzo fajne festyny dla całych rodzin, dla dzieci, mnóstwo zabawy, mnóstwo atrakcji, więc zachęcam do przyjścia i pojawienia się w jednym z pięciu miast.